Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam, jak zacząć hodować mrówki. A więc zacznijmy od rzeczy najważniejszej, czyli odpowiedzialności. Zawsze należy pamiętać, że mrówki to żywe zwierzęta i należy się nad nimi znęcać, a dodatkowo, jakie już będziemy mieć, to trzeba się nimi zajmować. Jest to rzecz najważniejsza, więc jeżeli nie macie pewności, że możecie zapewnić mrówkom dobre warunki do życia, lepiej nie podejmować się tego wyzwania. No więc skoro już uważacie, że macie czas i odpowiednie środki, aby zapewnić mrówkom odpowiednie warunki do życia, no więc teraz skąd je mamy wziąć? Są na to trzy sposoby. Pierwszy sposób to zwyczajne kupienie mrówek, na przykład w internecie. Jest to najprostszy sposób, nie wymaga wysilania się. Zresztą tego sposobu jest to, że możemy od razu kupić sobie rozwiniętą kolonię, na przykład 200 mrówek i od razu wpuścić do formikarium. Jednak jest też kilka wad. Po pierwsze, opróżniamy nasze kieszenie z pieniędzy, a po drugie, tracimy część zabawy. W przypadku tego sposobu polecam kupić już kolonię z pierwszymi robotnicami, ponieważ królowa może nie przeżyć samotnie transportu. Drugi sposób, który zapewnia więcej zabawy, to złapanie rójkowej królowej. Jednak należy w tym przypadku zrobić to tak, jak trzeba. Więc nie łapcie już za łopaty i nie wykopujcie mrowisk. No to jak złapać te mrówki? A więc mrówki łapiemy w okresie rójek, czyli wtedy, kiedy powstają nowe królowa. W tym momencie macie pokazane, kiedy roją się dane gatunki mrówek, ale ogólnie to jest to mniej więcej od kwietnia do października. No więc jak złapać te mrówki? Po pierwsze, nie wykupujemy mrowisk i nie zabieramy ich do domu. Naszym celem są samotne królowe, które jeszcze nie założyły gniazd. Można je znaleźć chociażby w parku, na ścieżce, w lesie, więc nie trzeba chodzić po krzakach. Lepiej szukać królowych w miejscach łatwo dostępnych. Królowe można rozpoznać po tym, że najczęściej są większe od robotnic, oraz posiadają rozbudowany tułów, ponieważ znajdowały się tam wcześniej skrzydła. Coś musiało je chyba napędzać. Jeżeli spotkacie królową jeszcze ze skrzydłami, to nie ma sensu jej łapać, tak jak królowa nie może założyć kolonii. No więc udało wam się znaleźć królową bez skrzydeł. No więc co teraz zrobić? Teraz bierzemy jakiś najlepiej plastikowy, sztywny pojemniczek i zaganiamy tam królową lub chwytamy lekko za pomocą waty. Nigdy nie łapiemy gołymi rękami, ponieważ można zranić królową. Kiedy mamy królową w pojemniczku, musimy ocenić, jaki to gatunek i po pierwsze, czy nie jest on pod ochroną, ponieważ takich nie można hodować. I po drugie, musimy dowiedzieć się, w jaki sposób ta królowa zakłada kolonię. Czyli klasztorny, półklasztorny lub pasożytniczy. Po upewnieniu się, że nasza królowa nie jest pod ochroną i wiemy, jak zakłada gniazdo, można ją zabrać do domu i przygotować tak zwany first step, czyli miejsce, gdzie przez jakiś czas będzie przebywać nasza królowa. A jak takie coś przygotować i co później zrobić? Zaczynamy od tego, że musimy zakupić probówkę takiej wielkości, aby w środku królowa mogła spokojnie się obrócić. Probówkę kupić najpierw szklaną, ponieważ ułatwia ona obserwację. Następnie nalewamy do niej wody, ale zwykłej z kranu. Można ewentualnie podgrzać ją i poczekać, aż trochę ostygnie. Nie należy używać wody destylowanej. Teraz, w zależności od wielkości naszej królowej lub kolonii, nalewamy wodę. W przypadku samej królowej probówka może być mniejsza. Woda zajmować większą część. Nalewamy wody do większości naszej probówki. Kiedy już nalaliśmy wodę, bierzemy watę, zbijamy w mocną kulkę i wpychamy do środka. Można użyć do tego na przykład drewnianego patyczka. Wpychamy watę, aż cała się namoczy i zrówna z powierzchnią wody, lub ewentualnie trochę głębiej. Wycieramy nadmiar wody za pomocą na przykład ręcznika papierowego lub patyczka do uszu. Jeżeli woda nie przecieka, a wata jest namoczona, można wpuścić tam królową. Następnie trochę mniej zbitą kulką waty, tak aby przepuszczała powietrze, zatykamy wyjście, aby królowa nie uciekła. Zamiast probówki można użyć też strzykawki. W tym przypadku wyjmujemy tłoczek, wpychamy do środka watę i wpuszczamy królową. I kolejną kulkę waty zatykamy wyjście. Wadą tego sposobu jest to, że korzystając z innej strzykawki musimy nawadniać co jakiś czas watę. Dodatkowo do środka można włożyć przegrodę korkową, aby zrobić coś w celu wyjścia z mrowiska. Wtedy królowa czuje się bezpieczniej, a dodatkowo kiedy pojawią się pierwsze robotnice, można podać tam pokarm. Jak nie mamy korka, można po prostu zmniejszyć komorę, w której są mrówki i dodatkowo zwiększyć dzięki temu czas, który zajmie, zanim zabraknie wody. No i skoro już mamy tę królową, co teraz zrobić? Teraz należy uzbroić się w cierpliwość oraz wykonywać odpowiednie czynności w zależności od sposobu zakładania kolonii. W przypadku mrówek, które zakładają kolonię w sposób klasztorny, to nie podajemy pokarmu, dopóki nie pojawią się pierwsze dojrzałe robotnice. Królowe karmią je, korzystając z zasobów w ich odłokach. W takim przypadku opcjonalnie można przed wpuszczeniem królowej do probówki dołożyć mały talerzyk z miodem, aby ta najadła się przed założeniem kolonii. Kiedy królowa zacznie zakładanie kolonii, można zabrać talerzyk z miodem i do momentu pojawienia się pierwszych robotnic nie podajemy pokarmu. W przypadku mrówek, które zakładają kolonie w sposób półklasztorny, sprawa jest już trochę trudniejsza. Wreszcie królowe co jakiś czas wychodzą po pożywienie. Najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, to postawienie otwartej probówki na małej arenie z pokarmem lub podłączenie jej wężykiem i zmniejszenie wejścia na tyle, aby królowa czuła się bezpiecznie. Na przykład kolejną przegrodę korkową. Jednak tak, aby mogła również opuścić gniazdo w poszukiwaniu pożywienia. W przypadku mrówek, które zakładają kolonie w sposób pasożytniczy, mamy jeszcze większy problem.
W tym przypadku należy przeprowadzić tak zwaną adopcję mrówek, czyli posiadamy inną mniejszą kolonię z królową i robotnicami gatunku, na którym naturalnie pasożytuje. Wpuśćmy taką pasożytniczą królową, ona zabije poprzednią królową i przejmie kontrolę nad kolonią. Można też użyć kolonii, w której poprzednia królowa na przykład umarła lub jest bardzo słaba po wychowaniu pierwszych robotów. Wtedy po jakimś czasie robotnicy innego gatunku umrą ze starości, a pasożytnicza królowa zapełni kolonię swoim gatunkiem. W przypadku już większych kolonii należy podłączyć próbówkę z pasożytniczą królową do areny i gniazda, gdzie znajduje się wybrana kolonia. Teraz w zależności od gatunku czekamy aż robotnicy dorosną. Trwa to najczęściej około miesiąca. Kiedy pierwsze robotnicy dorosną, możemy już podawać pokarm. W przypadku każdego sposobu zakładania kolonii możesz już podawać pokarm do probówki lub stawiać na niewielkie arenie z pokarmem. Teraz czekamy aż ilość robotnic będzie wynosiła tyle, że podawanie pokarmu do probówki bez ucieknięcia żadnej robotnicy będzie niemożliwe. Wtedy możemy już podłączyć probówkę do areny oraz nowego gniazda. Nareszcie wspomniałem o trzecim sposobie. Tym sposobem jest odłowienie kolonii, ale takie odłowienie kolonii jest dopuszczalne tylko wtedy, kiedy mamy do z mało rozbudowanym gniazdem lub małą kolonią, albo gatunkiem zawierającym duże ilości królowych. Całe kolonie można odłowić tylko, kiedy są to bardzo niewielkie gniazda, a mrówek jest mało. Kiedy jakiś gatunek posiada czasami nawet kilkadziesiąt królowych, można podebrać jedną królową, kilka poczwarek i robotnik i umieścić w probówce. Wtedy również wykonujemy first step, chyba że odłowiona część kolonii jest już dość rozwinięta. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że pomogę Wam rozpocząć swoją pierwszą hodowlę mrówek. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że pomógł. Możecie też mnie wspomóc, zostawiając subskrypcję, lajka i komentarz. Do zobaczenia. Cześć.